Jeśli widzisz serio pierwszy raz coś takiego na oczy, to chciałbym zobaczyć twoją reakcję, bo tak naprawdę u ludzi jest ona różna. Jedni reagują śmiechem, też bym miał bekę widząc osobę plującą do mikrofonu. Drudzy jednak są w szoku i nie dowierzają na własne uszy i oczy. A to początek sekretów, jakie pokazuje tylko jedno siedmioliterowe słowo. W szybkim skrócie beatbox jest to sztuka wydawania dźwięków narządami mowy, imitując różne instrumenty muzyczne, na przykład perkusja. Moja historia z beatboxem zaczęła się dość nietypowo, ponieważ wskazał mi je ojciec, gdy chodziłem do podstawówki. Otóż w młodości tata grał na perkusji, słysząc radio, zawsze imitował perkusję w rytm muzyki lecącej z radia. Wystarczyło, że się wsłuchałem i od razu podłapałem, nie wiedząc jeszcze, że to tak naprawdę beatbox. Po jakimś czasie krążyło wideo beatboxera, francuskim idolu, który udawał popularne piosenki ustami, i od tego moja przygoda się tak naprawdę zaczęła. Pod koniec gimnazjum kumpel ze szkoły, Olhan, którego pozdrawiam, zabrał mnie na warsztaty z beatboxem, gdzie poznałem wielu beatboxerów. Między innymi dobrze wam znanego mistrza Islandii w beatboxie, Thompsona, który do dzisiaj mnie wspiera w tym, co robię. Na pewno nieraz go widziałeś, czy nawet słyszałeś. Tak, wiemy, wydaje to człowiek, nie instrument. Lecz tak naprawdę beatbox jest modulacją wokalną w różny sposób modulowaną. Do tego wydawane dźwięki rytmicznie komponują utwór. A ty, Boxdel, co o tym myślisz? Uważam, że beatbox spokojnie można nazwać muzyką. No bo jest muzyką, tak? Sam niejednokrotnie siedząc na kiblu nauczyłem się beatboxu, chociaż w takim stopniu nowicjusza. Lubię beatbox i uważam, że beatboxik jest fascynujący. Niejednokrotnie oglądając różne walki beatboxerów, emocjonuje mnie to i podoba mi się ogólnie cały zamysł walk beatboxerów. No ale coś tam umiem przygrać. Szybko wyjaśnię, na jakiej zasadzie to urządzenie działa. Otóż Loop Station, jak sama nazwa wskazuje, zapętla wszystko, co przechwyci mikrofon na kilku ścieżkach dźwiękowych. W ten sposób można zrobić każdą melodię z każdego rodzaju muzyki. Osobiście niektóre popularne covery beatboxerów podobają mi się bardziej niż nawet oryginał. Zresztą zobaczcie sami. W Polsce odbywają się raz do roku mistrzostwa beatboxu o nazwie Polish Beatbox Battle. Lecz najważniejsze mistrzostwa na poziomie światowym to Grand Beatbox Battle oraz World Championship Beatbox Battle w Berlinie. Aby dostać się w ogóle na eliminacje światowe, musisz zająć pierwsze miejsce na mistrzostwach Polski, reprezentując na scenie światowej swój kraj. Pewnie ciekawi cię, jak wyglądają takie mistrzostwa. A więc na początku zaczynają się eliminacje wszystkich zgłoszonych wcześniej beatboxerów, a jury podczas eliminacji ocenia twoje poczucie rytmu, muzykalność, technikę oraz oryginalność. Zależy od ilości zgłoszonych osób, lecz przeważnie eliminacje do rund finałowych przechodzi 8 najlepszych beatboxerów. Lecz może zdarzyć się tak, że przy większej liczbie zgłoszonych zawodników wybierane jest najlepszych 16 beatboxerów. Lecz zdarza się to bardzo, bardzo rzadko. Po przejściu eliminacji beatboxerzy zostają dobierani w dwójki w systemie pucharowym. W ćwierćfinale mierzy się 8 zawodników, w
półfinale czterech, a w finale dwóch. Bitwa między zawodnikami składa się z dwóch rund. Pierwsza osoba zaczyna, druga odpowiada i druga runda. Pierwsza osoba odpowiada i druga osoba odpowiada. Każda z rund trwa po 1,5 minuty oraz ewentualnie dogrywka 45 sekund. Przed każdymi zawodami beatboxerzy mają możliwość ominięcia eliminacji na zawodach poprzez nagranie oraz udostępnienie swoich umiejętności w formie wideo bez jakiegokolwiek sprzętu. Jeśli masz telefon, to śmiało możesz wygrać dziką kartę. Zasada ogólnie jest prosta. Film mający największą liczbę polubień i odsłon wygrywa dziką kartę. Szczerze, nikt by się nie spodziewał, że plucie do mikrofonu może polepszyć nawet oceny w szkole. Tak właśnie było i w moim przypadku. Otóż nauczycielka, która organizowała apel na końcu roku, stwierdziła, że może mi podwyższyć ocenę, jeśli wystąpię przed całą szkołą. Mój występ tak każdemu się spodobał, że moja ocena została podwyższona o 2 stopnie. Bardzo często w szkole, gdy mało osób nie umiało na sprawdzian, udawałem dźwięki telefonu tylko dlatego, żeby rozproszyć nauczyciela, co skutkowało przełożeniem sprawdzianu. Pamiętam również niedawno, gdy pewien mój administrator nie wiedział na początku za wiele o beatboxie, no i wstydził się beatboxować, mówił, że to nie dla niego, ale przychodząc codziennie na Discord, powoli załapał, że beatbox wcale nie jest taki trudny, jak się wydaje. Uwierzył tak naprawdę w siebie, w swoje możliwości, zdobył m.in. dziką kartę na zawodach Baltic Coast Beatbox Battle. A oto żywy przykład jego ciężkiej, codziennej pracy. Nie wiem, czy wiesz, ale tak, byłem w Mam Talent. A raczej byliśmy, ponieważ występowaliśmy w kilka osób. Ja beatboxowałem, do tego dogrywały się skrzypce, do tego był taniec breakdance oraz kumpel freestyle'ował nawet to, co się działo dookoła. Doświadczyłem również moje pierwsze występy przed publicznością, pierwsze nieduże zarobione pieniążki, tworzę coraz większe community beatboxowe. Jestem tak naprawdę dumny, że tyle osób zaraziłem beatboxem. Dzięki występom m.in. na meetupach zapoznałem wielu twórców, którzy doradzili mi, że tematyka beatbox w Polsce jest bardzo rzadko spotykana. Szczerze, dzięki tym słowom mam najbardziej rozbudowany kanał w Polsce o tematyce beatbox. Dziękuję wam wszystkim. Czy jesteś w szkole na przerwie? Czy idziesz po mieście i nie wiesz, co ze sobą zrobić? Beatbox zawsze będzie ci towarzyszyć. Odkąd poznałem pierwszy raz beatbox, moim celem życiowym jest popularyzacja tej sztuki w Polsce. Chciałbym, aby kiedyś beatbox był szanowany na takim samym poziomie, jak artysta grający na instrumencie filharmonii przed wielkim tłumem ludzi. Beatbox wymaga dużej kreatywności i poczucia rytmu. W końcu sam jesteś wykonawcą, swoim producentem. Jesteś własną muzyką. Ty jesteś najlepszym żywym instrumentem. Czas stop. Dobra.